Zakopane. Jestem pod Wielką Krokwią, bardzo bliziutko od naszego kempu. Idę w poszukiwaniu śniegu. Przyniosę dzieciom śnieg. Jest 8:15. Tutaj właśnie widać, że jest sztuczny śnieg. Można pojeździć na jakichś pontonach, ale wszystko jest pozamykane. Nie wiem, czy to dzisiaj otworzą, tak żeby mieć frajdę i sobie pozjeżdżać. I mam kawałek, chciałaby się powiedzieć, śnieżnej kuli, ale mówię lodowej kuli, bo jest tak twarde jak kamień. I naprawdę jest zlodzony ten śnieg. Ale dzieciom zaniosę. Potrzymają sobie. Tu są przeróżne bary pod Wielką Krokwią. Ale teraz wieje tu pustkami. Nie ma sezonu, więc wszystko pozamykane. A pozwiedzać sobie można. Idę taką drogą przy samej Krokwi. Ta ścieżka prowadzi do lasu. Tu jest kolejka krzesełkowa na samą górę. Tą kolejką narciarze wjeżdżają, żeby wykonać swój skok. Ale miałam przed chwilą przygodę. Te kozy normalnie chciały wyjść z tej zagrody. Brama była otwarta, uchylona i nagle kozy się zbiegły. Szybko zamknęłam tą bramę, inaczej chyba by wyszły. Więc taki stresik był. A ja teraz jestem na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mamy kilka pomarańczy, a zachciało nam się soku i znaleźliśmy u Kamila w przyczepie taką karkę do soku.
pierwszy raz będę tego używać, więc zaczynamy. Umyte pomarańczka będę kroić i wyciskać. Nadia, operatorka kamery. Tutaj skieruj sobie tutaj na dół. Ojejku, ręka mi się nagrała. O, teraz kroję pomarańcze na pół. Nie wiem, jak to się robi, więc myślę, że na pół. I teraz przykładam. I będzie świeży sok z pomarańczy, druga połóweczka. Fajnie. Ciężko? Spływa. No troszkę trzeba tu ścisnąć. Jest taki zmiążę sok. Teraz biorę drugie pomarańczko i przepaławiam. Uważaj, żebyś się nie zdziała. Dobrze. Noże bardzo ostre, bo nowiutkie. Bo nowiutkie. I Szymek, podaj kubeczek. Mama naleje ci świeżego soku z pomarańczy. Ale jest taki. Dobrze, też. Mam proszę, mamy taki fajny pojemnik. Nadia, pokaż, ma taki dzióbek. I nalewamy. Z miąższem. I proszę. Teraz chcemy zrobić soczek bardziej klarowny, więc znalazłam sitko jeszcze do kompletu. I zrobimy sok bez miąższu. Tu mam już połówkę pomarańczy. I wyciskam. Chcę wołać tatę. Tutaj miąższ spłynął po bokach. A soczek jest taki klarowny. Trochę mało, ale widać, że jest bardziej klarowny i pozbawiony miąższu. I mamy soczek dla Kamila też. Klarowny, taki fajny. Napije się. Musimy kupić nowe pomarańcze, bo nam się skończyły i jest tylko pół kubeczka. Dziękuję bardzo. Smacznego soczku. Świeżo wyciśnięty, 100% pomarańczowy sok. Czuć. A ja rozkładam markizę. Właśnie. O. Podoba ci się, Kasia? Zobacz, jak fajnie. Ale są krzesełka, stolik, mata, super. Trochę wieje, ale już jutro ma być 12 stopni, więc może sobie posiedzimy tutaj jutro. Jesteśmy w Zakopanem. I tutaj piękny plac zabaw dla dzieci. Typowo taki góralski. A w oddali piękne, ośnieżone góry. Chodź. Ania już biegnie. Chodź tutaj, Smyku. Ania już biegnie, nie może się doczekać wejścia na piękny plac zabaw. Ale fajne huśtawki, wszystko piękne. I co, Ania? Będzie zabawa? Dziewczyny weszły do domku. One się nie przejmują, że to jest dla starszych dzieci. I idą. Ej, jak, i to jest takie jak dla małpek tych. Pamiętacie, co te małpki chodziły w takich fajnych tunelach? Dla kapucynek. Mamy ludzką kapucynkę. Śliskie to jest? Tak, śliskie. To butami, Nadia, butami się zapiera, ale masz trapera. O. Ania, ty też traperami, tak jak Nadia. O. Tak butami idź. My idziemy, nie zjeżdżamy. Dacie radę. Dziewczyny przeszły tą kładką. Gdzieś tu wyjdą. Dzień dobry. O, jesteście.
Dzień dobry. I jest druga zguba. O, jest Nadia, ale wylądowałaś. Dzień dobry. Wiosna w Zakopanem. Tak, znaleźliśmy małe kwiatuszki. I podziwiamy. Dzieci zostaną z Kamilem na placu zabaw, a ja idę poczytać książkę. Tu są takie fajne leżaczki. Nie wiem, czy będzie jakieś wolne miejsce, ale zobaczę zaraz. I piękna rabatka zakopiańska. Z beczki się wylewa. Na takich leżaczkach można sobie odpocząć. Ja właśnie będę czytać książkę. O, ale fajnie. Zaraz sobie wyjmę książkę, a na razie podelektuję się pięknym widokiem. Połapię troszkę promyczków słońca. Śliczne góry. W całym Zakopanem wszystkie domy, budynki, jakieś budowle są piękne, drewniane, zdobione i prześlicznie pachną. Uwielbiam zapach drewna.